Pod rękę idę. No dobra, przyjmijmy. Pan z wami. Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień prześniku przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotował je. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego grzechu, aż w domu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie mojego Ojca.
najwyższym i wiecznym kapłanem. Sprawa, by na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie, gdy wielka rzesza była z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie i uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mu ktoś nakarmić? I kazał ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy te 7 chlebów, dzięki uczynił, połamał je i dawał uczniom, aby je rozdzielali ludowi. Mieli też 2 rybki. Odmówił błogosławieństwo nad nimi i polecił je rozdać. Jedli, nasycili się, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś tych, którzy jedli, około 4000 mężczyzn. Potem ich odprawił. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja, któryś posilasz jednym chlebem niebieskim przez Chrystusa Pana naszego.
Co mu poczeka?
Alleluja. I bez pełnienia Pańskiego, alleluja. Módlmy
módlmy się, Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoce trwające na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
Mamy tu.